Przechodzimy do kolejnego punktu. Numer 7, druk numer 228 w sprawie przyjęcia rocznego planu pracy Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Dzielnicy 6 Gronowice. Paragraf pierwszy. Przyjmuje się roczny plan pracy Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Dzielnicy 6 Gronowice na rok 2013. W brzmieniu według załącznika do niniejszej uchwały, paragraf drugi, uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie uchwały z realizacją zapisów statutowych. Proszę Państwa, czytam załącznik do uchwały Plan Pracy Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych na rok 2013. Punkt pierwszy. Posiedzenia komisji odbywać się będą co najmniej raz w miesiącu. Punkt drugi. Do zadań komisji należy a. Przygotowywanie projektów opinii dla wniosków o wynajem lokali mieszkalnych zasobów gminy. B. Przygotowywanie projektów wniosków w sprawach organizacji usług zdrowotnych. C. Współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz organizacjami pożytku publicznego. D. Przygotowywanie projektów i opinii do wniosków dla zadań priorytetowych z zakresu pomocy społecznej, profilaktyki i ochrony zdrowia. E. Współpraca z MOPS, MDDPS oraz klubami seniora. F. Przygotowywanie i opiniowanie wniosków dotyczących zadań powierzonych w zakresie problematyki osób niepełnosprawnych. G. Inne sprawy związane z przedmiotem działania komisji inicjowane przez radnych lub skierowane przez przewodniczącego Rady Zarządu Dzielnicy w granicach określonych statutem. Rozumiem, że skoro to jest wniosek komisji, to komisja opiniuje pozytywnie swój wniosek. Zarząd nie opiniował, nie wydawał opinii w sprawie, ponieważ dzisiaj te wnioski otrzymałam. Otwieram dyskusję. Kto z Państwa chce zabrać głos w tej sprawie? Bardzo proszę. Nie widzę. Dziękuję. Zamykam dyskusję. Ogłaszam zakończenie obrad nad tą sprawą i przystępujemy do głosowania. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki do góry. Dziękuję. Kto jest przeciw? 3 osoby. Dziękuję. Kto się wstrzymał od głosu? 3 osoby. Dziękuję. Zgadza się? 17. Nie wiem, czy to chyba 2 osoby. Ale w taki sprzęt, a ja nie podpisałem się. Na podstawie wyniku głosowania stwierdzam jednoznacznie, że Rada Dzielnicy 6 przyjęła uchwałę.